Dajcie subiektywnie, kreatywni. No i nadeszła następna niedziela. Czas leci do przodu, do przodu, do przodu. A dlaczego nie w tył? No, takie moje rozkminki i może trochę drętwy żarcik. Dobrze, kochani, o czym dzisiaj. No dzisiaj chciałabym poruszyć kilka spraw, które narodziły się w mojej głowie wczoraj, reszta dzisiaj. Wiecie, to jest trochę kanał filozoficzny. Dziwna trochę kobieta filozof nie, niespotykane. To a propos takiego pytania pani. Komentarzach, czy to na Facebooku. Sorry, nie pamiętam. Mam prawo nie pamiętać, bo jestem adyhadowcem, więc mój mózg inaczej działa. Y, raczej ogólną formę pytania y, pamiętam. Ale pytanie brzmiało takie, no kiedy ten patriarchat upadnie. A no, upadnie. <ścoughs> upadnie w swoim czasie. Y, upadnie w swoim czasie, ale. Mm, Dzięki temu, że kobiety coraz częściej wypowiadają się za siebie, stawiają na intelekt, a nie na cnoty niewieście czy ciało niewieście, kiedy zaczniemy my wszystkie kobiety pokazywać swoją mądrość, wiedzę, erudycję. Kiedy postawimy na wartości intelektualne, niecielesne, to patriarchat ma szansę szybciej zostać obalony. Ja myślę, że słuchajcie, drogie kobiety, trzeba postawić raz na wyrażanie swojej opinii, na edukację innych kobiet, które po prostu chcą pójść może troszkę nie w tą stronę, czyli chcą korzystać z starych wzorców. Ale o czym dzisiaj, kochani? To, co mi gdzieś tam chodzi i ciepło mi się rozlewa w sercu, to jest temat pasji. No, fajnie. Pasja jest w ogóle cudownym słowem. Pasja dodaje takiej pikanterii w życiu. To jest taka rozpływająca się czekolada to jest właśnie ta dopamina. Która rozlewa się po naszym mózgu, po naszym ciele, w ogóle wpływa na to, że stajemy się radości, szczęśliwi, uwielbiamy zadania. Zadania uwielbiamy właśnie dzięki temu, bo jak wejdziemy w zadanie, ono nam się uda, rozwiążemy go, dokończymy. I, i, I zakończy się sukcesem, to jest ogromny wyrzut dopaminy, która również może uzależnić albo nam się tak spodoba, bo to jest bardzo przyjemne uczucie z tą dopaminą: iść za pan brat, że osoby takie jak ja, a już wiecie, bo tutaj się deklarowałam, jestem zdiagnozowana, to mam jakie te łatki można przypiąć, szukajcie, bo już tak dawno nie używam tych łatek. Aha, ADHD. Do tego jestem w spektrum autyzmu, i jeszcze do tego, tak wiecie, na przekąskę wrzucimy sobie WWO, czyli wysoka wrażliwość. I właśnie. Mówię tutaj do osób, które podobnie mają zbudowany system nerwowy, nasz mózg i operatywność, czy system operacyjny w naszym mózgu, podobnie do mnie. Więc ta dopamina, tak na co dzień, jest wydzielana u nas w małych ilościach, jeśli my nie bierzemy takich, wiecie, zadań na siebie. I w związku z tym, że mamy mniej tej dopaminy, Mamy bardziej refleksyjną osobowość, charakter. Lubimy zagłębić się w tych przemyśleniach. I tutaj właśnie mówię, że mimo że jestem kobietą, to jestem też filozofem, obserwatorem życia i wysnuwam wnioski. Dzielę się tymi wnioskami na moim Facebooku Monika Jakubczak. Subiektywnie kreatywni, to już jest fanpage. No dobra, wszystko będzie w opisie, bo mogę tutaj coś pokręcić. A ale filozofowie ja nie będę mówić o mężczyznach będę mówić o swojej przestrzeni filozoficznej ma skłonności do melancholii, ma skłonności do obserwacji rzeczy, które mi się nie podobają, a które chciałabym zmienić w związku z tym moja przestrzeń obserwacyjna wcale nie jest wesoła wcale nie jest, wiecie, taką czekoladą, która się rozlewa i daję dopaminę bo moja refleksja jest podszyta smutkiem i taką niezgodą na zastałą rzeczywistość w związku z tym bardzo łatwo mi jest wejść w melancholię w taki obniżony nastrój w taki wkurw na rzeczywistość natomiast wiadomo, że to powoduje że nie chce mi się działać że jestem taka właściwie rozwalona nie mogę się zgarnąć Mogę wtedy godzinami oglądać na przykład jakieś seriale, czy godzinami słuchać sobie różnych wykładów w temacie, który akurat mnie zaabsorbował i powoduje, że, że siedzę sobie w takim trochę, wiecie, w takiej niszy, no nie? Dobra. I zauważyłam też, że jeśli biorę sobie wyzwania, to budzi się pasja. Budzi się adrenalina, poczekajcie, bo jest telefon, muszę tutaj odrzucić. O, okej. Okay. Budzi się pasja, budzi się też adrenalina, budzi się dopamina, I, i tu rodzi się niebezpieczeństwo, dlatego że ja tak bardzo kocham tą dopaminę, jest jej mało w moim życiu, a ta dopamina. Jeśli się już wydziela, kiedy mam zadania, i jeszcze najlepiej trudne zadania, takie gdzie muszę przekraczać samo siebie, gdzie muszę przekraczać swoje lęki, gdzie, gdzie je oswajam, gdzie je wiecie, po prostu rozwijam młotem pneumatycznym i rzucam się na głęboką wodę, no to wtedy mam taki wyrzut, że ja nie mogę się później, słuchajcie, zatrzymać. Co to oznacza, że ja nie mogę się zatrzymać? I pewnie Wy też tak macie. Fajnie, potwierdźcie to w komentarzach. To znaczy, że ja cały czas chcę wtedy działać i czuć takie zadowolenie, takie szczęście i, i takie gratulowanie sobie i taki podziw dla siebie. I wiecie, to jest taka fajna energia, no, yy, która powoduje, yy, że jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi i chcemy więcej. Ale właśnie u takich osób jak ja, szczególnie u osób z ADHD, ten system operacyjny nieco inaczej działa, bo dla kogoś normatywnego on sobie może działać, jego to nie przytłoczy, nie przytłamsi, to daje zadowolenie, to daje napęd, to dalej, 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 szczególnie u osób, które jeszcze mają taki rys ekstrawertywny, czy ekstrawertyzmu. No to fajnie. Oni w ogóle wiecie jak rybki w wodzie. Natomiast dla osób takich jak ja, WWO, bardziej takich osób, które mają rys intrawertyzmu, to w pewnym momencie ta dopamina naprawdę może zabić. Ok, naprawdę ja to zauważam, to jest od lat u mnie, może zabić. I słuchajcie, podam wam kilka takich przykładów, ostatni z mojego życia. Ciało mówi tak, moje, w ostatnich dniach, nic nie rób, poleż. Iść na spacer, nie zajmuj się żadnymi problemami, żadnymi sprawami do rozwiązania, bo jesteś wyczerpana. Wyczerpana, czyli twój limit działania został wykończony. I teraz tak, wydziela się dopamina jeszcze, bo robiłam fajne rzeczy, dużo takich rzeczy, które mnie nakręciły. I ta dopamina jest takim fajnym uczuciem, że ja nie chcę przestać. W związku z tym, ja nie posłuchałam ciała, tylko dalej sobie wiecie, rozporządzam swoim czasem w kalendarzu. A e, ja to nie kalendarz tam mam kalendarz. w kalendarzu powpisywane, trochę mam załatwić to, mam załatwić to, mam załatwić to, i już rano nie mogę się doczekać, kiedy wstanę i pójdę załatwiać te, te rzeczy. I wczoraj, słuchajcie, tyle miałam w głowie załatwi załatwiania różnych spraw, że nagle usiadłam i mówię tak kurwa sorry za ten kolokwializm, A dokładnie tak powiedziałam, więc nie będę ściemniać. Jestem tak przebodźcowana, że nic nie zrobię, wszystko mnie nagle przerosło. No nie, a ciało mówi, no, a nie mówiłam ci, że masz się położyć? A nie mówiłam ci, że masz to, masz to, masz iść na spacer, po, poprzytulać drzewa i tak dalej, pomedytować, wejść po prostu wewnętrzny świat? A ja do ciała. no kurwa, to jeszcze leżącego kopiesz? Także tak moi drodzy, pasja jest super, dopamina jest super, ale dla takich osób jak ja, WWO, ADHD i spektrum autyzmu, szczególnie to spektrum autyzmu mnie dopadło, bo musicie wiedzieć, że osoby na spektrum autyzmu mają takie zajawki, że mogą nie jeść, a mogą stracić rachubę czasu i siedzą w przestrzeni, która ich fascynuje. I to jest zabójstwo. To jest zabójstwo dla nas, i my wszyscy musimy uczyć się a korespondencji z ciałem, nauczyć się tej korespondencji z ciałem, słuchać się momentu, wychwycić moment, kiedy dość i w sposób racjonalny zarządzać swoim czasem, swoją dopaminą. I słuchajcie, ja na przykład, jak mam jakąś zajawkę, a taką zajawką było przez wiele lat malowanie obrazów, to ja nie jedząc śniadania, już leciałam do tych farb, do tych podobrazi i malowałam po 12 godzin. I nawet nie zauważyłam, że nie zjadłam, nie napiłam się, a jak wstałam, a inaczej, jak próbowałam wstać bo jeszcze uwielbiałam, malować na podłodze, to ja miałam zakwasy, niedokrwione nogi, mm. Bardzo dużo rzeczy złych się porobiło w tym czasie I, i pewnie nie tylko ja mam, tak? Ale wy też tak macie przynajmniej jakaś część z was tak ma, że świat kreacji was tak wciągnie, że nie widzicie czy nie macie w tym umiaru. Ja nie miałam całe życie w tym umiaru i teraz się kuźwa po prostu tego umiaru uczę. Najnormalniej w świecie się tego Uczę. Więc pasja, tak cudownie, dopamina, tak cudownie, adrenalina też czasami jest fajna, ja też lubię tą adrenalinę, ale jeśli mój organizm dostaje tego za dużo, bo biorę w głowie na siebie wyzwania, które kocham, ale kiedy nie zauważę, że przekraczam swoje możliwości, rozjeżdżam się, to wszystko powoduje, że wchodzę w dół. I nie mogę zająć się żadną, żadną sprawą, bo wszystko mnie przerasta. Dobrze, i chcę Wam powiedzieć, że można nad tym zapanować. Ja uczę się panowania nad tym, żeby tej dopaminy nie stracić, ale też się nie rozjechać i nie wejść filozoficzne znowu gdzieś tam, bo chcę działać, bo to jest. Teraz w tej chwili jest taka energia. Tak pięknie te wszystkie energie się wybudzają w nas i schodzi energia działania, aktywności. Ale dla takich osób jak ja, ta energia może nas przestymulować i spowodować stany depresyjne, działania kompulsywne, zaburzenia w spaniu, zaburzenia w odpoczynku, ponieważ nasze mózgi, musicie wiedzieć bardzo łatwo wchodzą w stan ogromnego pobudzenia, a ciężko jest nam wyjść z tego i wejść w stan wypoczynku. Także ja muszę się uczyć wypoczywać, wiecie. Muszę sobie nakazywać relaksować się, muszę sobie nakazać, żeby wejść w medytację. Muszę powstrzymywać się przed tym, że jak mam zajawkę na ćwiczenia fizyczne, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo już nieraz tak było, że jak miałam zajawkę na ćwiczenia, na zajmowanie się swoim ciałem, to uszkodziłam sobie kolano za duży trening, uszkodziłam sobie dwa lata temu barki, bo zaczęłam dźwigać ciężary, które spowodowały stan zapalny tu w, w, w tych stawach barkowych. Musiałam sobie prześwietlenia robić, brać leki przeciwzapalne. Słuchajcie, no narobiłam sobie krzywdy, jak zaczęłam się odchudzać, Kilkadziesiąt lat temu, jeszcze nie wiedziałam, że ja mam w ogóle taki mus, troszkę szurnięty, to wpadłam w anoreksję, bo tak mi się podobało, że ja chudnę, że ja mam kontrolę nad ciałem, to mi dawało dopaminę, ludzie się zachwycali, że tak super wyglądasz i tak dalej. To mnie motyw motywowało do dalszej pracy z ciałem, dalszego ograniczenia jedzenia i wylądowałam, słuchajcie, z, z, z anoreksją, a później z bóli miał, okej? Okay? No, także musimy się wszyscy... Nauczyć kontroli tego swojego zwariowanego, trochę umysłu, który notabene bardzo kocham. Ja kocham swój umysł, ja kocham swoje ADHD, ja kocham swoje WWO, ja kocham swoje spektrum autyzmu, tylko kurka wodna. Ja się muszę to nauczyć siebie obsługiwać, muszę się dowiedzieć, kim jestem, muszę znaleźć ten środek swój, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie prawdziwe, a co jest po prostu zaburzeniem. Więc, kochani, robię zapiski w kalendarzu, że na przykład dzisiaj ćwiczę sobie tylko barki i robię tego 10 powtórzeń. Do tego stopnia muszę się tego uczyć. Dzisiaj załatwiam tylko na przykład sprawy bankowe, tylko sprawy bankowe, a potem idę na spacer i 20 minut medytacji. Ok? Dzisiaj na przykład mogę sobie wpisać: Dzisiaj zajmuję się sprawami koleżanki, czy dzisiaj zajmuję się sprawami mojego dziecka. I to tyle. Bo jeśli sobie wezmę jeszcze swoje sprawy, do tego pogrążę się. Zaraz wpadnę po prostu w chaos. W chaos myślowy. Dobra, to tyle a propos właśnie tej, tej pasji. Napiszcie, co o tym myślicie, czy też, też tak macie. Chciałabym po prostu e, też zebrać od Was feedback, że, że to, o czym e, mówię, to, co się dzielę poprzez własną obserwację siebie, to Wam się przydaje i, i, i że z tego korzystacie. Dobra. Co ja tu sobie jeszcze napisałam na dzisiaj? Aha. Słuchajcie, następny temat, który. E, mi się nasuną, to właśnie bycie autentyczną, no nie? Piszecie mi bardzo często, bardzo Wam za to dziękuję, że, że jestem tak autentyczna, że aż, że aż do bólu i że fajnie, że, że, że Wam się dobrze z tym koegzystuje, z tą moją autentycznością. Dobrze, ale wiecie, słuchajcie, ja nad tą swoją autentycznością to też muszę pracować, dlatego, że osoby ze spektrum autyzmu, a mogę się pod tym podpisać, Wiecie, trochę są nonszalanckie, trochę mm, mają gdzieś dyplomację, ale no nie mają takich zdolności dyplomatycznych, takich wiecie, wrodzonych. Ym, więc często są takie wiecie, yy, nieokrzesane, no nie chcę powiedzieć yy, hamskie w odbiorze innych ludzi, yy, ale naprawdę musiałam się yy, <gryzanie> często korygować, bo mam wiele więcej do powiedzenia w głowie i i to może mi się wylać w sposób niekontrolowany, nie zawsze jest to fajnie i nie zawsze jest to dyplomatyczne, więc dlatego nie robię jeszcze live'ów, 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 no jak tak zwał, tak zwał, live'ów chyba po polsku powiem, mm, audycji na żywo, <gryw> dlatego że... Wiecie, a często nagrywam, nagrywam, ale później jak przesłuchuję i jeszcze proszę mojego męża, żeby był takim, wiecie, krytycznym trochę spojrzeniem, no to często jednak mówię rzeczy nie do końca, które powinny się znaleźć. Pewne rzeczy powinna zachować dla siebie albo powiedzieć to w taki sposób, żeby nikogo nie urazić. No, bo ja mam inną głowę, wiecie, inny mózg. Ja się naprawdę staram tutaj dla Was tak to wszystko mówić, jak to jest akceptowane społecznie, ale właśnie, czy ja jestem w tym dalej autentyczna? Tak. <grytanie> Jestem autentyczna, chociaż się y, hamuję, dlatego że uczę się dyplomacji, czyli obserwuję sobie różnych vlogerów, blogerów, obserwuję swoją koleżankę, y, która ma taką naturalną wiecie, zdolność takiego mówienia, żeby ze wszystkich robić przyjaciół, a nie wrogów. Mm, ja miałam taką umiejętność raczej, żeby wro robić wrogów, a nie przyjaciół, <ścoughs> no bo po prostu byłam tak... Mm, jakby to powiedzieć, no nie mam czegoś takiego, wiecie, dobre i to złe jest, sami to ocencie, że nie przewiduję skutków. Walnę coś, a nie mam poczucia winy później z tego powodu, a ludzie mówią, no ale tak pojechałaś, no nie, albo wszystko masz wypisane na, na buzi, co myślisz. No dla mnie jest normalne całe życie, że to co myślę, no to mam na ustach ale przestrzeń mi pokazała no nie nie zawsze musisz się wypowiedzieć w taki sposób dosadny, albo nie zawsze się musisz wypowiedzieć czasami sobie przemyśl, co chcesz powiedzieć, w jaki sposób, bo ludzie mogą to różnie odbierać, także staram się bardzo w życiu codziennym, staram się też na tym kanale, wiecie nie narobić sobie wrogów także tak dalej jest autentyczna, ale Muszę się przyznać, bez bicia, że uczę się dyplomacji, dobrze mi to wychodzi. Mi się wydaje, dajcie znać, czy dobrze mi ta dyplomacja wychodzi. Trochę naśladuję, bo tego nie mam. Ale fajnie też uważam, że naśladowanie fajnych wzorców, dobrych wzorców, które poprawiają mi samopoczucie, albo poprawiają mi takie, wiecie, relacje z ludźmi, że ludzie przesają się jakby. Bać, e, być w mojej przestrzeni, bo zaraz coś tam palne albo coś zobaczę, w jasnowidzeniu coś tam powiem. No nie robię tego. W ogóle jasnowidzenie stało się takim tematem tabu dla mnie w relacjach z innymi ludźmi. Jak mnie zapytasz i e, ja ci powiem, <ścoughs> wtedy dopiero. Natomiast jak mnie nie pytasz, nauczyłam się tego, nic nie mówię, cicho sza, w ogóle nie korzystam z tego, w takich prywatnych. Y, Relacja, chyba, że ktoś naprawdę mi da taki super sygnał, e, zielone światło, ale też się pytam, ale słuchaj, ale czy naprawdę jesteś gotowy na wszystko, co ja tam mogę zobaczyć? Ja nie wiem, co ja tam zobaczę, ale jak ja coś zobaczę niefajnego, to też chcesz to wiedzieć? Zawsze się zapytam, upewnie Także e, za bardzo bycie autentycznym to też nie jest cool, to też nie jest fajne, to też nie jest dobre społecznie. Tak sobie teraz przemyślałam, właśnie teraz, no od wielu lat o tym myślę. A... Um, co nie oznacza, że jeśli ktoś przekracza Twoje granice, to nie masz korzystać z ciętej riposty, która jest dla ciebie, przynajmniej dla mnie, jest um, czymś takim, wiecie, naturalnym, no nie? Że korzystam z tego intelektu też i z tego hamstwa takiego, może trochę, które mam w, w środku i takiego. Mm, zawsze byłam wojownikiem, y, zawsze byłam bardzo odważna. To też jest bardzo takie. Charakterystyczne dla spektrum, że my jesteśmy odważni. To znaczy, tak, nie przewidujemy konsekwencji tego i ta odwaga jest w dużym spektrum. Natomiast tchórzostwo i lęki to w trakcie mojego życia się wyrobiło. Jak ja byłam małym dzieckiem, nie miałam tego. Natomiast w trakcie mojego życia wyrobiły się lęki przed odwagą, ze względu na to, że bardzo często dostawałam w za to. Byłam karcona za to. Um. Już nie chcę powiedzieć, że wiele razy usłyszałam, że jestem hamowata. Dobra, to jest to, to, to trochę dzisiaj zabawne dla mnie, ale ale staram się bardzo, więc co chcę powiedzieć, też się starajcie, żeby te relacje były takie, wiecie, no troszkę okrzesane, trochę przemyślane, trochę te wypowiedzi ujarzmione, włożone w taką strukturę nieranienia innych, innych osób i ta odwaga też nie musi być wojownicza nasza, ta odwaga może być przekuta w jakąś inną fajną działalność, prawda? Na przykład prospołeczną. Ja sobie przekuwam tą moją odwagę, taką nieujarzmioną, właśnie w, w odwagę mówienia na przykład o różnych, o różnych sprawach, które są czy niewygodne, czy inaczej. Mówię o sobie, mówię o swoich rzeczach, które. Przepracowuję, które, które są dla mnie ważne, i poprzez to, że mówię o takich rzeczach, które czasami może są społecznie niewygodne, to rosnę w siłę. Więc odwagę wykorzystuję, powiem w skrócie, żeby rosnąć w siłę. Więc Was też do tego zachęcam. Czekajcie, czy ja mam jeszcze coś tutaj? Podsumowując, właśnie sobie napisałam taką rzecz, że uczę się. Przez naśladowanie to, czego w mojej percepcji mi brakuje. Uznaję, że czegoś mi brakuje i chcę się tego nauczyć. Fajnie, dlatego potrafię oczywiście jako spektrum autyzmu oglądać kilka miesięcy jedną rzecz, którą sobie wdrukowuję, a której nie mam, bo uważam, że mam deficyt. No, ale Wy tego nie róbcie znajdźcie umiar, ja też się tego umiaru uczę, żeby nie robić sobie krzywdy. Dobra, dzisiaj, kochani, na tyle. Sentencja kończąca. Przyjmujcie z zadowoleniem, czy inaczej, przyjmuję z zadowoleniem i determinacją wszystkie takie, wiecie, wyzwania, fajne zadania. Trzymam się swojej ścieżki, ale słucham swojego ciała, gdzie jest moment, kiedy muszę odpuścić, zregenerować siły, odpocząć i po prostu mieć y wyrąbane na jakiś czas. Prawda? Żeby nauczyć się tej równowagi. Także kochani, uczymy się razem równowagi we wszystkim, co robimy. A i proszę Was, żebyście wpisali w komentarzach, jakie macie sposoby, swoje własne, już sprawdzone na to, żeby tę równowagę... Łapać. Fajnie, chciałabym się też od Was nauczyć, bo może jakiś Wasz y, sposób na równowagę mi podleci, podpadnie. Wtedy będę Was naśladować z przyjemnością ogromną i wyślę Wam wtedy całuska, że to się też u mnie sprawdziło, czy serduszka, że u mnie się to też sprawdziło. Trzymajcie się, do następnego spotkania. Fajnie, pa! Przygotowuję się do liveów. I tak sobie pomyślałam, że może listopad, wtedy kiedy będą już takie długie wieczory, a ja kupię sobie lampę naświetlającą, znaczy naświetlającą. No, jaką naświetlającą, tego oświetlającą, żeby była wieczorami um, widoczna? No to może będziemy sobie robić live. Dajcie znać, czy rano, czy wieczorem by Wam pasowały, jakie dni by były najlepsze. No tak, kores w korespondencji z Wami chciałabym ustalić po prostu najlepszy czas na to, żebyśmy się na live'ach spotykali. Fajnie, cieszę się, ale jakbyście mnie zapytali, czy jestem do niej gotowa na 100%, jeszcze nie, bo właśnie jestem paplą. I za dużo paplam, i uczę się teraz, właśnie ujarzmiać to swoje mm, paplanie. Uczę się właśnie tego komunikatu takiego fajnego, ładnego, dyplomatycznego, yy, ale prawdziwego. No nie, bo wszystko można powiedzieć, ale w takiej dyplomatycznej formie. Uczę się tego, <laughs> żeby tu nie pojechać tą swoją niesubordynacją. Później jakiś ściskam pana do następnego spotkania. Hej!